Lech Wałęsa staje się coraz bardziej aktywny w mediach społecznościowych. Coraz częściej publikuje posty zwykle uderzające w obecny rząd. Jego ostatni wpis uderzył bezpośrednio w Mateusza Morawieckiego. Czy premier postanowi się odnieść do kompromitującej publikacji? Lech Wałęsa nie przebiera w słowach, gdy jest możliwość wypowiedzenia się na bieżące tematy polityczne. Widać, że były prezydent doskonale czuje się jako użytkownik mediów społecznościowych, aktywnie prowadząc swoje konto na Facebooku. Grafika, którą ostatnio udostępnił, jest mocnym atakiem w stronę Mateusza Morawieckiego. W poście znalazło się zestawienie danych dotyczących kilku stref życia z czasów przed i po objęciu stanowiska przez syna znanego opozycjonisty. Dane dotyczą bezrobocia, wysokości składek ZUS, liczby urodzeń oraz kobiet aktywnych zawodowo. Są one bardzo niekorzystne dla Mateusza Morawieckiego. Lech Wałęsa uderza w Mateusza Morawieckiego. Zaskakująca analiza działań rządu. Według grafiki opublikowanej przez byłego prezydenta, spadek bezrobocia, którym tak chwali się premier, jest mitem. Zestawienie pokazuje, że bezrobocie nie spadło, wręcz przeciwnie, wzrosło z 5,9 do 6,2%. Z kolei wysokość składek ZUS również się podniosła, wbrew propagandzie rządu. Składka ta przedtem miała wynosić 1228 zł, by teraz wzrosnąć do 1317 zł. Kolejnym kryterium jest liczba urodzeń. Rządowy projekt 500+ miał jako główne zadanie zwiększyć przyrost naturalny. Już teraz są bardzo uzasadnione obawy, że za kilka lat w Polsce nie będzie miał kto pracować, a nasze społeczeństwo się starzeje. Grafika pokazuje, że liczba urodzeń spadła z 402 tysięcy do 388 tysięcy urodzeń w ciągu roku. Jest to dość prawdopodobne, gdyż program 500+ faktycznie zwiększył liczbę urodzeń, jednak był to chwilowy boom. Liczba dzieci krótko po wprowadzeniu programu zaczęła wracać do tego samego, niskiego poziomu. Ostatnią statystyczną jest odsetek kobiet aktywnych zawodowo. Według Lecha Wałęsy spadł on z 78,2%. Do 74,2%. Być może ma to związek z programem 500+, gdyż wiele kobiet po otrzymaniu świadczenia rezygnuje z pracy. Premier Rady Ministrów otrzymał mocny zarzut. Co prawda Lech Wałęsa nie wskazał pełnego źródła, z którego te dane pochodzą, zaś sam post opatrzył tylko krótkim opisem z przymrużeniem oka, ale i na serio. Jednak nie można wykluczyć, że mogą być one wiarygodne. Czekamy na ustosunkowanie się Mateusza Morawieckiego, gdyż opublikowane mocno kłócą się z tym, co ogłasza opinii publicznej strona rządowa.